W Rawiczu powstało nowe mini rondo. Zatem zapytaliśmy Rawiczan, co o nim sądzą. Dzień dobry. Co pan sądzi na temat naszego nowego mini rondo? Kiepsko. No nie, tutaj jeszcze nie ten burmistrz Estera, tylko poprzedni. Tu była kiedyś restauracja do Falkiewicz. Mieli to rozwalić, zobacz, jak kiedy był piękny wjazd. A tak panie, no niech już się miałem dwa tam tiry. Nie wyrobią. To uważa pani, że to dobre czy złe rozwiązanie? Zobaczymy, czas pokaże. Trudno powiedzieć. Na razie widać, że akurat aktualnie przejeżdżający kierowcy sobie radzą bardzo ładnie. A czas pokaże, co będzie dalej. Ciężko wykręcić, jak ktoś ma większe auto. Ale jest w porządku. Na pewno usprawnił trochę ruch w Rawiczu, to trzeba zaznaczyć. No powinny tu być rondo, tylko jest to rondo według mnie za małe na duże samochody i to wstrzymuje w ogóle ruch. Właśnie widzimy nadjeżdżającego tira. No musi wjechać na... No, a nie daj Boże, z tamtej strony już jedzie następny tir albo większy samochód, no to wstrzymuje, choć poradził sobie w dosyć szybki sposób, więc być może to zadziała. Dzień dobry, widzę, że tak Państwo obserwujecie. Co sądzicie o tym nowym rozwiązaniu? Bardzo dobre. Już powinno być co najmniej 20 lat temu. Zawsze był korek. Zawsze był problem. Ja zawsze musiałam czekać tam, a teraz to przynajmniej wiem, jak już wjechać i się nie boję. A co pan sądzi o tym naszym nowym minirondzie? Nic dobrego. Ale lepsze czy gorsze rozwiązanie? Trochę lepsze. Trochę lepsze jest jednak. No, na pewno jest praktyczniej niż poprzednio, bo zawsze tutaj często dochodziło do jakichś kolizji, wypadków. A uważam, że no jest troszeczkę to takie zminimalizowane, ale no lepiej niż poprzednio. A jak z kwestią bezpieczeństwa pieszych? Bo widziałem, że przechodziła pani tutaj przez pasy. No uważam też, że to jest bezpiecznie, chociaż nie ukrywam, że może jeszcze takie nawyki z poprzednich tutaj, może takich sytuacji jak nie było właśnie tego ronda, to może jeszcze tak ludzie mają w swoich nawykach, że nie zważają na bezpieczeństwo, że wolą na skróty. No super sprawa. Super sprawa, bo tutaj były słuczki, także... Bezpieczniejsze rozwiązania od poprzedniego? No, na pewno tak. Mhm. Co pan sądzi o minirondzie? Muszę je pokonać. To pan pokona, a my będziemy oglądać. Dziękuję. Szanowni Państwo, widzimy teraz furgonetkę życia Rawicza pokonującą rawickie minirondo. Naszym dzisiejszym kandydatem do pokonania ronda jest Dawid. Dawid właśnie rozpoczyna wejście w rondo, złamanie i przejazd na wprost. Jak widzą Państwo, Dawidowi się udało, to i reszcie udać powinno się również.